Witamy Was, Jadzia i ja. Nie wiem, czy to jest jakaś rocznica, czy po prostu o tak. My tu wszystko z Jadzią pamiętamy i chcieliśmy bardzo serdecznie Was pozdrowić. Życzyć Wam, no nie wiem ile, 150, ile tam lat chcecie. A chciałam przypomnieć Ani, był spektakl Damy i Huzary i wielbiciel, który zawsze przychodził na jej przedstawienia, w pewnym momencie przyszedł, czy może na zaplecze z kwiatami. Proszę bardzo, zaraz Pana zaprowadzę. Ale niestety Ania już była po demakijażu. Wyszła i on się rozejrzał. Ania mówi, Pan do mnie? Nie. Ja do pani Ani Lipnickiej. No to ja jestem właśnie. I dopiero to tłumaczenie, to opowiadanie, no wyprowadziło go troszeczkę z takiej drętwoty, ale był zachwycony. Super, śmiał się. My wszyscy też. Był zachwycony, bo przecież Ania to piękna kobieta była. Mimo demakijażu. No a Jurek nas zawsze rozśmieszał. Na słowiku. Tak. Jak Witka mylił. Noga tak czy tak. Ja, i zawsze nam opowiadał. Zacznie lewo. A trzeba było prawo. Za każdym razem zaczął to, o którym powiedział Jurek. Także wiele, że tu by było do opowiadania, nie wiem ile jeszcze, ale... Takie dwa miłe wspomnienia. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. I życzymy wszystkiego najlepszego dla Was obojga, no i oczywiście dla Waszych dzieci, ponieważ one tutaj z nami się chowały. I do zobaczenia. Może się kiedyś spotkamy. Właśnie. Kochani, Aniu i Jurku, ściskam Was bardzo mocno i serdecznie. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w rzeczywistości. Ciebie, Aniu, wspominam bardzo, bardzo ciepło. Dziękuję Ci za wszystkie aktorskie rady w kulisach. O Tobie, Jurku, też zawsze pamiętam. Wspominam Was ciągle, tym bardziej, że od kilku lat pracuję w teatrze, w którym Wy też spędziliście kilka lat. Całusy, uściski i do zobaczenia. Pani Aniu, Panie Jurku, serdecznie Was pozdrawiam. Pani Aniu, oglądając najrozmaitsze materiały archiwalne tutaj w Teatrze w Płocku, zorientowałem się, że Pani tutaj mnóstwo grała i to były role główne, role znaczące. Ja Panią znałem oczywiście jako suflera w Teatrze w Olsztynie i z roli Beliala w Igraszkach z Diabłem, a tutaj taka niespodzianka. A Panie Jurku, najfajniejsze rzeczy były przed próbami, po próbach, przed zajęciami, po zajęciach. I ta wspólna wymiana myśli z Panem była dla nas wielką przyjemnością. Za każdym razem częstował mnie Pan papierosami, wiedząc, że ja nie palę. Ja za każdym razem grzecznie odmawiałem i było naprawdę bardzo sympatycznie. Dziękuję Panu jeszcze za jedną fajną rzecz. Na jednej scenie trzy roczniki studia aktorskiego walczyły na szpady, na kije i na laski korkowe. Były to sceny z Romea i Julii. Wspaniała sprawa, chyba się potem nigdy nie powtórzyła. Bardzo za to dziękujemy. Aha, i za rolę Alberta w Mszy za miasto Arras w reżyserii pana Kijowskiego, szapoba. Pani Aniu, panie Jurku, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. To jest niesamowite, jak pamiętam ten czas z Wami spędzony przez te kilka lat w teatrze w Olsztynie. Jestem Wam wdzięczny za Waszą dobroć, wyrozumiałość, a przede wszystkim za szkołę. Dzięki Wam nauczyłem się teatru i bardzo za to wszystko dziękuję, a Panu Jurkowi szczególnie za Kurkwomodo. Kurkwomodo. Panie Jureczku, ale nie, przepraszam jeszcze raz.
Pani Aniu, panie Jureczku, tak bardzo się cieszę, że mogę życzyć wszystkiego najwspanialszego z okazji waszego święta. I chciałabym bardzo podziękować prosto z teatru, w którym pracuję już 7 lat i właściwie z waszych lekcji korzystam cały czas. W stroju klasycznym pięknie, klasycznie tańczę walca i ruszam się pięknie, scenicznie według zasad pana Jureczka do dzisiaj. Mam nadzieję, że pięknie. Natomiast wszystkie egzemplarze, pani Aniu, ja nie zapomnę tych cudownych lekcji na zajęciach z wiersza, kiedy pani mówiła, że wypisywać wszystko, co czujemy, pauzy, średniówki, kropki, nie bać się po tekście pisać. Ja do dzisiaj tak naprawdę z pierwszego roku wszystkie teksty, nad którymi pracowaliśmy, czy to był na przykład słowacki, wszystkie są popisane, pokreślone. I pani Aniu, do dzisiaj jakiego egzemplarza nie wezmę, a mam ich tutaj już dobrze ponad 40, jak nie 50, wszystkie, pani Aniu, są pokreślone, zapisane, szczególnie jeżeli to jest wiersz, proszę zobaczyć, kropki, pauzy, przecinki, wszystko notuję, wszystkie emocje, wszystkie zasady wiersza stosuję i mam nadzieję, że byliby państwo ze mnie dumni. Ja z całego serca wszystkiego najwspanialszego życzę i dziękuję, że mogłam się od was uczyć. Pani Aniu, panie Jerzy, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować, bo kiedy byłem w szkole, miałem wrażenie, że jesteście jednymi z niewielu ludzi, którzy tak naprawdę wierzą i mają nadzieję na to, że skończę tę szkołę i dokonaliście tym małego cudu, no bo kiedy ja miałem w sobie dużo zwątpienia i niepewności, a w waszych oczach widziałem, że mi ufacie i wierzycie w to, że dotrwam do końca, to rozpalaliście i we mnie te małą nadzieję. I dzięki temu udało mi się skończyć tę szkołę i doświadczyć tego, czym jest prawdziwe aktorskie życie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Kocham was. Pani Aniu, panie Jureczku. Chcę, żebyście wiedzieli, że macie osobny pokój w hotelu mojego serca. Że jest tam dla was zawsze miejsce i jest to naprawdę wygodny apartament. Bo oprócz tego, że byliście dla mnie wspaniałymi wykładowcami i niesamowitym wzorem, jeśli chodzi o drogę aktorską, to ogromnie podziwiam też waszą drogę życiową. I wciąż przypominam sobie i dziękuję za radę dotyczącą tego, jak utrzymać wieloletni, piękny związek. Żeby się polubić, zanim się w sobie odkocha. I tak, aby kłótnie, które wybuchają, dotyczyły co najwyżej tego, w jaką stronę wieszać papier toaletowy. Dziękuję wam za bycie pięknym wzorem. Życzę dużo siły, dużo zdrowia, dużo piękna w życiu. Dużo czułości i spokoju. Przytulam was mocno i zapraszam do rozgoszczenia się w moim sercu. Ja naprawdę nie pamiętam tego. No. Czego nie pamiętasz? No masz puk, 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 puk. Nagrywa się. Paweł Lipnicki! Idący na śmierć pozdrawiają cię! No idzie coś tam. No nie idzie. Jureczku, dzisiaj jest piękny wasz dzień. No, niestety nie mogę przyjechać, żeby świętować to z wami. Kochani, spotkałem się z wami przy Bogu Woody Allena lat temu 30 parę. Ty, Jureczku, grałeś debiliusza. No nie, to żadne aluzje. A Aniu, ty grałaś lekarkę. A później spotykaliśmy się, kiedy przyjeżdżałem do Olsztyna na te egzaminy.
różnego rodzaju. Zawsze były piękne, cudowne rozmowy i spotkania. I cały czas wspominaliście Płock. A jesteście w Płocku żywą legendą. Cały czas istniejecie w świadomości naszej, starszych kolegów, którzy młodszym kolegom opowiadają: Jurek, coś ty dziecko wyprawiał z Mierzyńskim. Ja ci teraz tutaj tym palicem tu grożę. Ty, grepsiarzu jeden, myliłeś kroki Mierzyńskiemu biednemu. Aniu zawsze piękna, uśmiechnięta i łagodna. Dzieci, całuję was mocno, 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 a kiedy latem zjadę pod Olsztyn, mam nadzieję, że usiądziemy i coś, że tak powiem, wypijemy. Całuję was